Poczesna jest naszą posłuchą, która idzie w szóstrę posiadania polskiego wspomnienia. I was borowa sprawca, gdy będzie przyjęta. I niezależnie od tego, są tutaj pan moja doradczyni do sprawy. Dobro večer svima i dobrodošli u Ilin Vočer. Nakon razgovora obratit će vam se predsjednik vlade Crne Gore Igor Vučić i njegov boss, premijer vlade Poljske Donald Tusk. Nakon izjava imat ćete mogućnost da postavite, upravo su se premijeri tako dogovorili, po jedno pitanje. Gospodine Vučić, izvolite. Dame i gospodo, veliko mi zadovoljstvo bilo večeras da Crnoj Gori ugostim po kolegu predsjednika vlade Poljske, gospodina Tuska, i da razgovaramo na temu realizacije onoga što su spoljno politički prioriteti Crne Gore, a prije svega se to tiče europskih integracija. Miałem dzisiaj wielką przyjemność i zaszczyt przyjąć mojego gościa, pana premiera Donalda Tuska. Rozmawialiśmy o naszych priorytetach w polityce zagranicznej, a takim głównym priorytetem jest oczywiście integracja europejska. Poczęstowaliśmy, że premier Tusk swój posyt regionu poczynie polską kontynuację. Jest dla nas zaszczytem, że swój objazd po regionie pan premier Tusk rozpoczyna właśnie w Czarnogórze. Imajuć w widu, że Polska od 1 jula preuzima presedavanje Europską Unią, skoristio sam priliku sastanka da detaljno informišem premijera Tuska o svemu onome što do sada radimo u planu implementacije akcijnog plana za ispunjavanje sada preporuka Europske komisije. Korzystając z tego, że Polska 1 lipca obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, starałem się jak najbardziej dokładnie, szczegółowo i precyzyjnie zapoznać pana premiera Tuska z tym, co robimy w tym kierunku i jak realizujemy przyjęty niedawno plan działania. Istakao sam da vjerujem u europsku budućnost Zapadnog Balkana i vjerujem u mogućnost Crne Gore da pomogne Europskoj komisiji u smislu davanja preporuke Europskom savjetu da se počne sa pregovorima, jer sam siguran da ćemo, kao što smo to radili u prethodna 4 mjeseca ove godine i u naredna 3-4 mjeseca do pripremanja izvještaja pokazati punu spremnost da implementiramo sve odredbe akcijnog plana. Powiedziałem panu premierowi Tuskowi, że wierzę w europejską przyszłość Bałkanów Zachodnich. Powiedziałem też, że wierzę, że Czarnogóra pomoże Komisji Europejskiej w podjęciu decyzji o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych w ten sposób, że w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy będziemy tak jak dotychczas skutecznie i pracowicie realizować wszystkie wskazówki i wymogi komisji. Skorzystam z priliku, da premiera Tuska informuję i o ekonomicznym kretaniu w Crnoj Gori, a na temu pojedinih pitanja i mogućnosti za unapređivanje ekonomicznej bilateralne saradnje ćemo razgovarati na stopu programu. Starałem się również przedstawić główne tendencje gospodarcze w Czarnogórze. Natomiast o współpracy dwustronnej polsko-czarnogórskiej rozmawiać będziemy później w trakcie kolacji. Dziękuję. Szanowny panie premierze, drodzy czarnogórscy przyjaciele. Poštovani gospodine predsjedniče vlade, dragi crnogorski prijatelji. Europa čeka na Čarnogure. Europa potrebuje Čarnogure tak jak čekala i potrebovala kilka lat temu Polsku. Europa čeka Crnogoru. Europi je Crna Gora potrebna. Isto tako kao što prije nekoliko godina čekala Polsku jer bi njoj Polska bila potrebna. Europejskie aspiracje Czarnogóry są w pełni uzasadnione. Europejskie aspiracje i teżnie Crne Gory są podpuno rozumliwe i opravdane.
macie europejską historię, jesteście dumnym europejskim narodem. Od 5 lat cieszycie się niepodległością. Wy macie zajedniczką europejską historię, jesteście ponosan europejski naród i već niekolko godina imate swoją niezależną državu. Duże znaczenie ma też fakt, że macie europejskiego premiera, którego reputacja będzie także poważnym atutem w rozmowach na temat otworzenia nowych miast. Od wielkiego znaczenia i czynienica, że macie europejskiego premiera, czyje reputacja imacie wielkiego utjecaja na tok europejskich pregovora. Informacje pana premiera o sytuacji gospodarczej Czarnogóry, ale przede wszystkim o zamiarach wypełnienia zobowiązań, jakie każdy kandydat do Unii Europejskiej powinien wypełnić, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Informacje gospodina premiera o ekonomicznej sytuacji u Crnoj Gori, ale prije svega na način koji se Crna Gora trudi izvršiti svoje europske obaveze, učinili su na meni ogroman utisak. Specjalnością polskiej prezydencji, takim znakiem rozpoznawczym i głównym priorytetem jest proces rozszerzenia Unii Europejskiej. W tym szczególnie chcemy zadbać o przyspieszenie prac, jeśli chodzi o te państwa aspirujące właśnie z tej ziemi, z Bałkanów. Jestem przekonany, że jest realne, nie jest łatwe, ale jest realne, aby w grudniu pod koniec naszej prezydencji zakończyć kolejny etap i że Czarnogóra jeszcze w tym roku rozpocznie negocjacje akcesyjne. Za polskie przedsiedawanie u Europejskiej Unii główna parola czy biti proces proširenja. I u okviru tog procesa mi želimo ubrzati taj proces u odnosu na Zapadni Balkan i smatramo da to je ne samo poželjno, već da je i realno. I vjerujem da ćemo u decembru otvoriti jednu novu etapu, početak pregovora Crne Gore o članstvu u Europskoj Uniji. Powiedziałem panu premierowi, że kiedy Polska starała się o wejście do Unii Europejskiej, nam też w Polsce wydawało się, że niektóre z zadań, jakie nam postawiono, przekraczają nasze możliwości. Byliśmy momentami poirytowani, że zbyt dużo się od nas wymaga, ale to było w naszym interesie i chcę to bardzo mocno podkreślić. Wszystko to, co wstępujące państwo do Unii Europejskiej powinno zrobić, leży w interesie tego państwa. Jestem przekonany, że dacie radę, że wasze nastawienie, wasza determinacja zostanie nagrodzona. Ja se još dobro sjećam za vrijeme pregovora o pristupanju punopravnom članstvu Poljske u Europskoj Uniji. Nama se činilo da neki zadaci koje dobivamo od Europske komisije prelazilaze naše mogućnosti, da su preambiciozni. Međutim, danas znamo da sve to je u našem interesu. I još jednom ističem da svi zahtjevi, svi uslovi koje formulira Europska komisija su zaista u interesu zemlje koje su namijenjene. Panie premierze, Czarnogóra może liczyć na wsparcie Polski w tym procesie, a pan osobiście na moją pomoc. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Gospodine premierze, Crna Gora może računać z polską podrżką u tam procesu, a wy liczno z moją liczną podrżką. My smo wam na raspolaganiu. Zahvaljujem. Idemo za dwa pytania, które smo dogovorili. Izvolite, predstavite se. Proszę bardzo, dwa pytania. Wróciłam na to, że z telewizji Crne Gore za premiera Vučića. Kako da nam obrazložite u stvari odluku vlade u vezi dalje budućnosti crkve Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu i nedolazak ministara SDP-a na sjednicu vlade koji će biti naredni koraci vlade kada je ta stvar izmijenjena?
pani z telewizji Czarnogóry do pana premiera Czarnogóry na temat przyszłości. A nie jestem czula, czego na świętą Stefanu. A jeżeli chodzi o przyszłość cerkwi, na serce święty Stefan, a drugie pytanie dotyczy tego, że ministerowie rządu wywodzący się z partii socjaldemokratycznej nie przychodzą na posiedzenie. Ja myślę, że jest odluka dla nas na władzy jeden potpunosti racjonalny i pragmatyczny vid rešenja problema koji nas opterećivao prethodnim danima. I zaista mislim da je takva odluka na najbolji način most prvo za obnavljanje dijela našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, jer mislim da svaka odgovorna vlada treba da radi na, naravno, zakonom temeljen način na obnavljanje kulturno-istorijskog nasljeđa i mi na takav način posmatramo rekonstrukciju crkve Svete Gospođe iz 15. vijeka na Svetom Stefanu. A sa druge strane, čini mi se da implementacija tih zaključaka u potpunosti obezbjeđuje punu sinhronizaciju aktivnosti u vladi, što znači da ne vidim apsolutno nijedan razlog zašto vlada na narednoj sednici u četvrtak ne bi bilo puno sastava. Ja sam pred sjednicu vlade obavio razgovor sa ministrima iz Socijaldemokratske partije, informisao ih o onome što treba da bude predlog zaključaka povodom te tačke dnevnog reda i dakle, pozvao ih da to jedinstveno uradimo. Razumijem da u ovom trenutku oni nisu bili u prilici iz određenih razloga, pretpostavljam rezultata konsultacija koje su imali da takvu jednu ponudu prihvate, ali kao sam već kazao, ne vidim nijedan razlog zbog čega ne bi ovako jedno racionalno, pragmatično rješenje bilo prihvaćeno i mi omogućili da se u dogovoru sa zakupcem obezbijedi puna funkcionalnost Svetog Stefana kao jednom od najznačajnijih segmenta naše turističke ponude. Drugo, da se čim se uradi projekat na temeljima nalaza komisije, počne sa rekonstrukcijom najkasnije 1. oktobra i na taj način dakle, ovo pitanje koje nas u jednom periodu opterećivalo stavimo ad acta na zadovoljstvo siguran sam svih građana, kako lokalne zajednice, tako i svih građana Crne Gore i odmah potom se okrenemo pitanjima koja po meni su također veoma vrijedna, a to znači, kao što sam juče govorio, traženje rješenja kako da riješimo nastavak projekta autoputa, kako da nastavimo sa ispunjanjem naših evropskih obaveza, među kojima je reforma javne uprave, kako da nastavimo da realizujemo ekonomsku politiku koja se zasniva na potrebi da obezbedimo kvalitetne javne financije, nastavimo strukturne reforme i unapređujemo poslovni ambijent. Meni se čini da to sada treba da bude u prvom planu i da su se sada stekli u svoji za tako nešto. Nećete se Mario tuti kad ja to skratim za Polskę Nowinę. Dzisiaj rząd podjął decyzję o odrestaurowaniu XV-wiecznej cerkiewki pod wezwaniem Matki Boskiej na najbardziej prestiżowej wysepce turystycznej Czarnogóry na Świętym Stefanie. No i ta właśnie decyzja wywołała określone zapewne reakcje, jak zrozumiałam, posłów socjaldemokratycznych, ale pan premier z nimi nie rozmawiał i jest pewien, że na następne posiedzenie rządu wszyscy członkowie gabinetu będą w komplecie. Restauracja cerkiewki powinna rozpocząć się od 1 października, ale w międzyczasie rząd ma o wiele więcej bardzo ważnych kwestii do omówienia, jak na przykład budowa autostrad, reforma służby cywilnej czy finansów publicznych. Ako ima pitanja za premijera Tuska, izvolite. Ja mislim zaista da su zaključci više nego jasni.
Ako vi da bi rekonstruisali crkvu iz 15. vijeka treba da koristite tradicionalne tehnike, materijale, znanje, vještine, onda sasvim sigurno je razumljivo da tu nema prostora za opeku i slične građevinske materijale. Te iz tog razloga mi se čini da ne mora biti sve, dakle iz tog razloga mi se čini da je sve potpuno jasno. Na kraju krajeva primijetili ste da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska podržala odluku vlade da se restaurira crkva, odnosno rekonstruiše crkva iz 15. vijeka i ja mislim da smo mi došli do rješenja koje je u najboljem interesu sveukupne zajednice i kao sam već kazao, očekujem da se već od sutra uzmemo baviti temama koje su s jedne strane naše evropske obaveze, sa druge strane naše ekonomske. Kościółek oczywiście będzie, cerkiewka będzie, ponieważ jest z XV wieku, będzie restaurowana zgodnie z wymogami sztuki restauratorskiej. Zapewne tam były jakieś przybudówki ze zwykłej cegły, no i one wszystkie zostaną usunięte. I to rozwiązanie poparł również miejscowy metropolita Kościoła Prawosławnego Czarnogórskiego. Pytanie za premiera Tuska, izwolite. Grzegorz Kolek, panie premierze, mówił pan o tej perspektywie rozszerzeniowej, która ma stać się znakiem charakterystycznym polskiej prezydencji. Czy nie obawia się pan oporu ze strony krajów starej Unii? No i chciałbym zapytać o zmianę doświadczeń właśnie naszych, jakie doświadczenia nasze były szczególnie przydatne dla naszych gospodarki. Gospodin premijer Tusk rekao je da proširenje Unije će biti karakteristična parola poljskog predsjedavanja u Europskoj Uniji. Šta će tome reći stara Unija? Da neće to izazvati negodovanje od strane nekih država? Obaj z panem premierem mamy świadomość, że czas polskiej prezydencji jest być może najlepszy i że nieprędko powtórzy się tak dobra atmosfera dla poszerzenia Unii, rozszerzenia Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o aspiracje Czarnogóry. Gospodin crnogorski premijer i polski premijer su jesni su da sada imamo valjda najbolje vrijeme da promovišemo proširenje Evropske unije. Sad je dobra atmosfera i ne znamo kada će se to ponoviti. Obaj sobie w sposób bardzo jasny powiedzieliśmy, że jeśli Czarnogóra spełni te oczekiwania, które stawiane są każdemu kandydatowi, to Polska z kolei będzie działała na pewno skutecznie, aby kolejny etap na drodze do akcesji zakończyć jeszcze w tym roku. I rekliśmy bardzo jasno, że ako Crna Gora ispuni sve uslove koje se postavljaju svakoj državi koja želi postati punopravni član Evropske unije i ako će sve to učiniti uspješno, onda do kraja ove godine mi ćemo sa svoje strane učiniti sve za otvaranje procesa pregovora. I dlatego umówiliśmy się na wspólną pracę i na wspólne bardzo ostre tempo, bo trzeba tę szansę wykorzystać. Najlepiej byłoby, gdybyśmy ją wykorzystali właśnie do końca tego roku. I za to smo se dogovorili da ćemo raditi zajedno, da ćemo raditi brzim tempom, jer važno je završiti neke poslove do kraja ove godine. Jeśli Czarnogóra swoje zadanie wykona, to wtedy rolą Polski jest, aby nikt nie zablokował kolejnego etapu i myślę, że Polska będzie w czasie swojej prezydencji skuteczna. Ukoliko Crna Gora će ispuniti svoj zadatak i izvršiti svoje obaveze, uloga Polske biće u tome da ne dozvoli nikome da blokira put Crne Gore prema Europskoj Uniji. Zaoferowałem także panu premierowi pomoc Polski w przyszłości, już po rozpoczęciu negocjacji przez Czarnogórę. Pomagamy, pomagaliśmy i pomagamy innym państwom
Polska jest tutaj bardzo cenionym partnerem i powiedziałem panu premierowi, że Czarnogóra może liczyć na pomoc Polski także po rozpoczęciu negocjacji. Mocno także ponudili gospodinu premieru polską pomoc nakon otwarania procesa pregovora. U toj vrsti pomoći mi se angažujemo vis-a-vis nekolikih drugih zemalja i mislim da se angažujemo dosta efikasno, cijenjeni smo partner i nadam se da i na tom polju ćemo sarađivati. Zahvaljujem premijerima, izjave su završene i vama na pažnju. Prijatno. Dziękuję panom premijerom i dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Thank you.